dzisiaj pierwszy w ogóle zacznijmy od tego. Na odstrzał idzie Damian Glinka, dziennikarz Pomponika, znany z bardzo niekomfortowych pytań, znany z dziwnych tytułów, nagłówków, które później wywołują gówno burzę. Okej, okay, ale też pomysłowy, nie oszukujmy się. Jesteś odważny. No to... Powiedz tak, jesteś odważny. Jesteś bardzo odważny. No, kiedyś Basia Kurdysia tak chciała mnie już pobić. Właśnie o tym dzisiaj też porozmawiamy, o Basi. O twoim pytaniu do Basi. Dobrze, 700 osób, jeszcze chwilka, bo minutka dopiero, ja się wezmę łyczka. To się przedstawię, a w ogóle Damian. Tak, i w ogóle mnie to tak śmieszy, bo Damian przyszedł i powiedział, że się stresuje. No. Moi drodzy. Powiedziałaś mi, że było dużo pytań. A ja nie wiem, co tam może ludzi interesować. Ja wiem, że czasem w piątek wieczorem wrzucam jakieś głupoty na story, ale nie wiedziałem, że ktoś to ogląda. A dobra, filtr sobie nałożyłam, żeby nie było, ja tak nie wyglądam. Dobra. Dobra. Jedziemy z pierwszym pytaniem. Jakieś takie na rozruch, łatwe. Czekaj, bo przeskoczyło teraz na ciebie. Daj mi ten filtr. O. On będzie chyba skakał, wiesz, dobra. Bo jakaś się zbliży, więc moi drodzy, przejdzie na mnie. Ja dzisiaj jestem dziennikarką, Damian jest moim gościem. U mnie w moim życiu jaka była największa główna burza, którą wywołałeś w moim życiu? Skajo. Wolisz srebro DiCaprio. Czy złoto? Nie, właśnie ja miałem kilka z tobą dram. Ja miałem pierwszą dramę z tobą, Skajo, później z Pasierbicą, później z DiCaprio. Za czasów Tańce z Gwiazdami też coś tam mieliśmy, tylko ja już o tym zapomniałem. I jak ty byłaś w Tańcu z Gwiazdami, to ja traktowałem cię jak taką laskę z Ameryki, którą trzeba sprowadzić na ziemię. Więc ja trochę się wytłumaczyłem. Aha, to teraz słuchaj. Ale kiedyś, słuchaj, była taka sytuacja, że wybrali takie twoje bardzo brzydkie zdjęcie, gdzie byłaś na kolanach, nie wiem czy wiesz, o którym mówię, na parkiecie tańca. W białej sukience. Tak, ja stwierdziłem, że to jest przegięcie, zmieńmy to. Tak? Więc mam serce, tak. Że ja wiem, do kiedy się bawimy, a kiedy już zaczynamy cię krzywdzić. Czyli odrobinę serca jednak masz i coś tam nie... Oszczędziłeś. Nie no, znaczy ja zawsze mam serce, wiesz, bo dla mnie show biznes jest zabawą. To nie jest tak, żeby komuś psuć dzień. Chodzi o to, żeby komuś innemu go poprawić, żeby mógł sobie wejść na jakiś tam portal i się trochę pośmiać, żeby się uśmiechał. Dobra. No, my jesteśmy takimi trochę małpkami w cyrku, którzy mają zapewniać rozrywkę. No i teraz ty zapewnisz rozrywkę mną. Zemsta. Moi drodzy, ja nie jestem jeszcze taką dziennikarką top, więc ja sobie na laptopie to zapisałam. Czekaj, już wygodnie usiądę. Mam pytania od was i mam też pytania, które ja napisałam dla niego, więc zacznijmy powoli, delikatnie, nie z grubej rury. A jeszcze, kochani, miała być Karolina, ale coś jej wypadło, więc nie może być, więc dzisiaj będzie tylko Damian pierwszy na ostrzał. Najlepszy, to jest taka wisienka show biznesu na torcie z dziennikarzy, bo on ma chyba najbardziej cięty język. Miałem najwięcej dram. O, i akurat filtr dla mnie. Dobra, no to a która była największa drama w swojej karierze? Chyba ostatnia z Esmeraldą Goblewską, która powiedziała, że chce mi skopać dupę. Z Moniką Zamachowską. Z Kamilem z hotelu Paradise. Wiesz co, ja bym ci mógł wymieniać. Każda była dla mnie na równi, bo ja jej nie brałem do siebie. Dla mnie to były jakieś tam rozgrywki w internecie i nigdy nie czułem się zagrożony. No kiedyś Kacper Kuszewski bardzo brzydko zachował się wobec mnie i tak jakby, wiecie, nie gadam z nim. No i też nie gadam z innym artystą, który obraził moją koleżankę, której dziś niestety nie może być, bo jestem z nią solidarny. Okej, okay, a jak się czujesz, że z faktem, że jesteś zablokowany u największej polskiej diwy? I że nigdy nie zrobisz wywiadu Edycie Górniak? Nie, no ja zrobię ten wywiad. Zrobię go podstępem, bo ja wiem, że to wideo będzie super. No kiedyś się na pewno przetniemy i ze sobą porozmawiamy, ale też warto, żebyście poznali powód, dlaczego jestem tam zablokowany. No, dlaczego? Bardzo chętnie porozmawiamy. Nie była moja wina, no wynikało to... Ej, ale ja nie chcę od razu o tym mówić, bo to jest właśnie mój... Ale jesteś... Ale Damian! Ale Damian, ja też... Ale nie chcę o wielu rzeczach mówić, ale ciągniesz mnie za język i później są skandale, okay, więc na tym to polega. Takie było to pytanie, czy ty po prostu tak teraz z głowy sobie... Nie, to było jedno z pytań od fanów. Moich czy twoich? Ja wczoraj zrobiłam ankietę i powiedziałam, że czy jakieś są pytania do was i dostałam mnóstwo pytań. Dobra, masz dziewczynę? No. Nie dotykaj mnie, cholera, ja to dobra, wracając do tego tematu Edyty, no to ja nie jestem zablokowany, nie wiem skąd takie informacje.
Skąd takie informacje? Oddawaj filtr. Od kogo? Od kogo takie? Nie wiem, tam nie pamiętam. Dobra, no nie jestem zablokowany, my na pewno to zrobimy, bo ani się nie pokłóciliśmy i to raczej tam osoby trzecie miały w tym udział. Okej. Okay. Więc też czuję się tu niebiło. Dobra, no to masz tą dziewczynę, czy jej nie masz? Nie, no nie mam dziewczyny. No ostatnio miałem, ale to nie dziewczynę. Ale się rozstałem. A to co miałeś, jak nie dziewczynę? No chłopaka. Kochani, nagłówek Damian Glinka miał chłopaka. Dziękujemy, mam pierwszy nagłówek. Jedziemy dalej. Ile zarabiacie w tym swojej branży? Że ogólnie mówi, że dziennikarze mało zarabiają. Co my na tym samym poziomie, co my? Jakim my? Dlaczego w ogóle kategoryzujesz mnie w my tutaj? O czym my nie, no chodzi mówimy? O to, że wiesz, że z moim rozmówcą, nie? No bo mój rozmówca idzie do mojej kapisty, ma stylistkę, ja muszę zrobić to sama. Tak jakby te zarobki nie są najfajniejsze, chociaż moje redakcje są jedne z lepszych. Dobra. Więc jakoś tam sobie radzę. Jak to się stało, że zostałeś dziennikarzem po swoim epizodzie aktorskim w Surowi Rodzice? Ja miałem jeszcze kilka innych epizodów aktorskich. Kiedyś występowałem w Ukrytej Prawdzie, byłem w takim programie jak Randka się opłaca. Czyli byłeś aktorem? Nie byłem aktorem. Byłem chłopakiem, który chciał sobie zarobić na życie i moi rodzice bardzo mnie w tym wspierali. Później... Już, patrz jak już obkręcił, już chciałam tego złapać, a on już stworzył taką historię, co już ci się robi cieplej na sercu. Już to przecież... Dobra. No ja tu się wywiadu przypowiedziałem. No, nauczyłeś się od gwiazd, widzę, tak. Dobra, jak to było? No i później moi rodzice kazali mi z tym skończyć, bo miałem bardzo słabe oceny, ale ogólnie epizod w Surowych Rodzicach wspominam bardzo źle, bo zgodziłem się na coś, co nie było zgodne ze mną, ale płacili wtedy tysiaka. A tysiak dla mnie w wieku 14 lat było ok. Byłem kilka razy w Dzień Dobry TVN, no ale później w szkole miałem mnóstwo problemów przez to. Że wiesz, tak tylko bardzo mi i podchodzili, no. Czyli miałeś ciężkie dzieciństwo? No, nie no, takie wiesz, lata nastoletnie miałem. W ogóle działa mikrofon, moi drodzy. Jak to? Czyli miałeś ciężkie dzieciństwo? No, miałem tam, wiesz, przeboje takie. Znaczy, wiesz, no ja byłem chłopakiem, który dorastał, no i tak jakby ten program, o którym wspomniałaś, Surowi Rodzice, był turbo popularny. A ja o nim nie słyszałam. No bo byłaś w Stanach wtedy. I to nie był taki popularny, skoro ja o nim nie słyszałam. No i wiesz, ja tam, w ogóle tam był taki problem, że, nie wiem, że ja się maluję, że w ogóle jestem niepokornym dzieckiem. No tam była turbo, jakaś taka dziwna historia. No i później w szkole myśleli, że to prawda i mnie wytykali palcami. I też poniekąd się z tego wycofałem. A jak to się stało, że stałem dziennikarzem? Pewnego dnia piłem z moimi znajomymi i stwierdziłem, że chcę zmian w swoim życiu. I tak jakby mówię, dobra, będę dziennikarzem. No i sukcesywnie jestem u Sandry Kubickiej. Nowy format, bo tutaj Kubicka będzie do siebie na chatę zapraszać różne interesujące osoby. Ja nie chcę się tylko zamknąć na dziennikarza. Myślę, że też bym zacznę zapraszać. Na lekarza? Dlaczego to zrobiłeś? Dobra, jedziemy dalej. A kto jest twoją ulubioną gwiazdą? Z kim lubisz rozmawiać? I od czego to zależy? Kto? Blanka Lipińska? Dlaczego? I słuchajcie, ja mam aktualnie w swojej stajni dwie gwiazdy. Jakiej stajni? No może, no moje dziennika. Gwiazdy hodujesz? Ej, czy ja to mnie tak przerywam w tych wywiadach? Nie, mam trzy gwiazdy w mojej stajni, które mają u mnie tak jakby 100% bezpieczeństwa. Że nie pozwolę, żeby źle o nich mówiono, nie pozwolę, żeby źle o nich pisano. Jeżeli mają dramy, no to ja nie biorę w nich udziału i tak jakby nie podpytuję. I to jest Blanka, no teraz aktualnie Sandy dołączyła do tej stajni i też chyba Alicja Szemplińska. Jak się czujesz w mojej stajni? Czekaj, bo mi się chyba słabo zrobiło. Czy ja jestem w twojej bezpiecznej stajni? Czy to znaczy, że już nigdy o mnie nie napiszesz chamskiego artykułu? Napiszę śmieszny, ale nie chamski. Ja nigdy nie obrażałem swojego rozmówcy. To ty tak uważasz. A co się wydarzyło między tobą a waszą kurdejszatem? Dlaczego tyle gwiazd mówi, no, skoro jesteś miły i nie obrażasz ludzi, że nigdy więcej z tobą nie zrobią wywiadu? Bo jest ich mnóstwo. No kto tak powiedział? Basia kurdejszatem powiedziała, że nie zrobi ze mną wywiadu? No zrobiła ostatnio. Nie, ale jest inna gwiazda, no, która powiedziała, że z tobą nie zrobi tobie? Wywiadu. Nie. A komu? W mediach. Która? No dużo gwiazd cię nie lubi. Jak się z tym czujesz? Jezu, nie, dziewczyno.
przestań. No. To nie jest tak, że ktoś mnie nie lubi. No, kto powiedział, że nie udzieli mi wywiadu? Ja tego, no może teraz po tym to mi nie udzieli, ale tak jakby niektórzy aż lgną do mnie i chcą ze mną porozmawiać. Tak? Tak. A ty chcesz, żebym się zdenerwował? Wahani, nauczyłam się od niego czegoś. Nie, no ogólnie, jak się czujesz z tym, że nie jesteś lubiany? Ja jestem lubiany. Patrzcie, jaki pewny siebie. Ale wiesz, no, idziemy na after party i jest fajnie. I sobie zbijamy piąteczki. Z kim? Ze wszystkimi. Z kogo tam spotkałem? Nie da się, no nie da się wyciągnąć od niego nic. Ale nie, no nie ma tak, że ja się nie czuję nielubiany. Z Damianem miałam jedną sytuację. Pamiętasz, jak się obraziłam na ciebie? Tak, na tańcu z gwiazdami powiedziałaś mi, że nie udzielasz wywiadu, ale potraktowałem to jako żart. Aha, i... czyli nie uznaj, że się obraziłam. Nie, no się śmiałaś do mnie. A jak powiedziałam, że sobie... A miałam... nawet dobrze się stało, bo ty później miałaś koronawirusa. Tak było. No. Ups! Więc tak jakby los mnie uratował. Przed meduzą. Przed meduzą. No i co jeszcze? Co jeszcze chciałam zapytać takiego? No dawaj, mięso. Ale to ja chciałam, wiesz, ja ci zadaję pytanie o takie, wiesz, a propos swojej branży. Ty to nie, z dupy! Okej, dobra, lecimy w twoim stylu. Ja... Lubisz trójkąty? Lubisz trójkąty, Damian? No dawaj, lubisz trójkąty? Wiecie co, nie, no bo ja się trochę brzydzę ludzi i ja muszę kogoś poznać i dowiedzieć się, czy się myję, czy się nie myję, więc... Ej, ale ty nie masz cytować! Ja bym zazdrosny o inną osobę, więc nie, we mnie coś by się włączyło takiego, żebym mógł zaatakować. Ty cytujesz właśnie moje słowa i to nie ma tak bo wyglądać. Bo ja uważam, że to było mądre i też to popieram. Tak? Czyli no. Popieram, okej, okay, dobra. Tak, no to akurat tak. Okej, okay, no to... Ale jeżeli... No nie. No, wolisz chłopców czy dziewczynki? No dawaj! Jak to widzisz i podchodzisz... Dobra, no, ale to okej, okay, no jeszcze nie wiem. Nie jestem do końca zdeklarowana. Ostatnio miałem chłopaka. A może zadam ci pytanie, które ty mi zadawałeś? Dobra, dawaj. Ostatnio. No? Która z gwiazd do ciebie podbijała kiedykolwiek? Czy była jakaś taka gwiazda? No, było. Kto do ciebie podbijał? Było kilka. Dziewczyna czy chłopak? Chłopak. I kto? Też do mnie, a powiesz, kto do ciebie podbijał? Nie, powiem, bo wszystko jest w grze. Jaki? Jeszcze nie wiemy, czy będziemy razem, czy nie będziemy. A czyli to teraz ktoś do ciebie podbija, ktoś sławny? No. To może zaprosisz go tutaj. Do mnie, do programu. A jeżeli u ciebie mielibyśmy się ujawnić? Nie, no to jest też tak, że gwiazdy, ja bardzo nie lubię tego słowa, czują, że z reporterami mogą coś ciekawego stworzyć, bo mamy dużo wspólnych tematów i też... Jest to fajne.